Ty tam krupiesz. Nie wiem, że ty kamienie krupiesz. Ty to jest murek. Co ty krupiesz? Nie, to się chyba urzeka z nami. Takie starego. Siemano. Czaję na pierwszy defrost. Bo u mnie była, jak wiecie, zmiana bufora i był czynnik spuszczony, cała reszta i no do defrostu wszystko fajnie lata, ale pierwszy defrost mnie interesuje, bo ta cienka rurka, czy się to zmieniło, czy nie zmieniło, także to jest no, ważne dla mnie. Później już się robią, ale ten pierwszy, a może na międzyczasie inny też poobserwuję, ale ten pierwszy najważniejszy. O, popatrzcie, zawór zrobił syk, co znaczy, że będzie defrostik. Elegancko, ale jak to mówią, głupi to ma zawsze szczęście, nie? Dobra, idę obserwować temperaturki. To sobie muszę sprzęcik do tego jeszcze powyciągać. Tu się włączy. Dobra, i tak, tutaj o, jak już widzicie, to teraz będziesz mi tu Wi-Fi złapał i napieprzał. Tu cienka rurka mnie interesuje. Zobacz, już mi idzie minus 1. A ten już pokazuje minus 11, bo to jest opóźnienie przez internety. Minus 12. Oho, minus 12 leci, także leci. Rurka gruba, rurka cienka. Minus 13. A tu jest wejście do bufora i zasilanie z bufora. Minus 14 leci. Nie wiem jaka moc, bo... moc mnie w tym momencie nie interesuje, tylko temperaturę mnie interesuje. Minus 14. Jest takie opóźnienie troszeczkę. Ten pokazuje minus 9, a obydwa czujniki są tutaj. O, tu są zaklejone. Jeden i drugi. Także, któremu wierzyć? Te zamela, powiem wam, pokazują elegancko. Te Chińczyki mogą się, powiem wam, rozjeżdżać. A już odpuszczę. Minus 14 tutaj na tym chińskim pokazało. A ten tak się zaczyna na minus 9,5. I powiem wam, ja bym bardziej temu minus 9 wierzył, bo tutaj jednak te czujniki no bardziej mi pokazywały. No ciekawe, no ale leć. Dobra, sprężarka weszła na moc. Czyli jak sprężarka weszła na moc, to już tutaj chyba nie będzie spadało, albo i może będzie. Jak widzicie, z bufora wyciąga 32,5, a górą wylatuje 29,5 i na grubej też wraca 29,5. W tym momencie gaz leci cienką i wraca grubą, a normalnie to leci grubą, ciepłą i wraca cienką. O, zobaczcie, wszystko szroni, nie wiem czy od spodu będzie widać. O, rurki na wymienniku, patrzcie, tu wszystko już się pokrywa warstewką lodu i rurki też się pokrywają warstewką lodu. Przepływ mamy przez wymiennik cyk, 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 1000, no a prawie 1100 litrów. Przekaźniki, wszystko lata. O, też minus 12 pokazało teraz, tam też pokazuje minus 12, musiał się ustabilizować. Tutaj sobie wszystko fajnie lata. Kolegów pochowamy. Minus 12 i idzie już na mocy. Na ile na mocy idzie teraz w tym momencie? Zaraz zobaczymy. 1300 watów. O, to bardzo fajnie sobie leci, 1300 watów. Pyk, pyk, pyk. O, idzie minus 12, minus 11. To już będzie teraz odpuszczało. Na zbiorniku 35. Na górze 34, na środku, na dole 30. Na centralne idzie nam, a trochę będzie opuszczało. Bo tu jest czujnik temperatury, który pilnuje tej pompy obiegowej i na nim jest ustawione 33 stopnie. Jeśli spadnie poniżej, się ta pompa wyłączy i tutaj tylko będzie defrost chodził pomiędzy zbiornikiem a tym wszystkim. Ale jak na razie temu górę pewnie mieszało, przemieszało mu górę, bo 33, a szło 35. No bo górę mu teraz miesza. Bo teraz jest tak, że jest wymiana taka, o, tutaj pomiędzy tym a tym. No i tutaj teraz wpada ciepło, a tu wychodzi zimne w tym momencie, także jest, słuchajcie, na odwrót. Ale mi się wydaje, że wystarczy chyba tego zładu. Przepływ idzie. O, tu już temperatura spada, także idziemy do tego. Tu też już minusowa spada. Fajnie, minusowa do minus 12 mniej więcej, także bardzo ładnie to wygląda. Idziemy do pompy.
jak się odradza. No raz. Idziemy do pompy. O, to tam już. Tam już golizna, że tak powiem. Ale co to dzisiaj tak lekko na plusie. Plusie, minusie, takie pomieszanie z poplątaniem. Ale taki pierwszy rzut, bo jednak no, wszystko było porozpinane, gaz był ściągnięty, wymieniony, idzie ładnie pasami. Tutaj nie dalej pas zostanie na środku, bo tutaj są ślepe rurki. Koledzy mówią, żeby czujnik przełożyć, żeby całość defro zrobiła. Ale jak do tej pory przez dwa sezony przylatało i nie było żadnego problemu, to i teraz przylata. Oczywiście grzałka taty jest wypięta. Wszystkie dziury, jakie tutaj są, wszystkie zaślepki, wszystko było otwierane. Także woda się z niej leje cały czas. Więc to po podkładkę trzeba wymienić. Pompa zardzewieje. Dymy idą elegancko. Murciuś, co tam specjalista, co? Także trzeci sezon zaczyna. Idzie elegancko. O, łaczku. Mówię, powietrze jest. Nie będę go. Teraz po prostu tak płynie. Tyle. Stwierdziła, że tyle. Ta reszta odparuje. Czasem takie paseczki zostają, ale one naprawdę. Jak patrzyłem po COP i całej reszcie, to naprawdę nie miało żadnego znaczenia. Defrost trwał ile? No już 5 minut filmu. Jakieś 6 minut defrostu. Ona nawet jak jest zalodzona, to tak max 10 minut robi. No bo ma tej energii jednak, przedtem był 300 litrowy zbiornik, teraz 900 litrowy, ma tej energii na wymianę, na ten gaz ocieplenie, no i wtedy spężarka nie musi tak zapierdzielać. Dobra, zobaczmy jak tam temperatury na buforze. Oj, bardzo ładnie. Tu było na 33 ustawione, 33,8, także Zład zrobił robotę. Czyli Zład 900 litrów tutaj w Noelu, plus jeszcze 100 litrów w grzejnikach, to mamy 1000 litrów Zładu. I to wystarczyło, żeby bezproblemowo to działało. W zbiorniku 34 na górze, na środku 34,4, na środku 34,1 i na samym dole mamy 31. Tak? Tak. 31. Już nam się układ buja. Temperatury już zaczynają pomalutko rosnąć, czyli cienka rurka zaczyna się robić ciepła. Cienka rurka ma być tak jak tutaj widzicie na tych Geigerach. Teraz już tak, tutaj gruba rurka zaczyna grzać, cienka rurka zaczyna odprowadzać z powrotem to zimniejsze. I ona ma być w miarę zrównane z zasilaniem wymiennika. To co wchodzi do wymiennika tutaj z bufora, a wychodzi cienką rurką, powinno być mniej więcej na tej samej temperaturze. Wtedy wiadomo, że jest pełna wymiana, prawda? Czyli ta woda, która wchodzi, tu mamy 32, a tu wyjdzie 33-34, to praktycznie mamy pełną wymianę, znaczy, że wymiennik działa elegancko. No i drugi temat, patrzymy też na ciepłomierz. Ile kilowatów w tym momencie jeszcze nie ma kilowatów, bo się pompa jeszcze nie bujnęła. Patrzymy na ciepłomierz, ile kilowatów, i patrzymy sobie na pobór pompy. Pyk. Pobór pompy na razie jest 29 W, bo to jest faza numer 2. To się wszystko musi pozmieniać. A jeśli jest 29 W, to przekaźnik priorytetowy nie pracuje i w tym momencie pompa obiegowa by nie pracowała też. Dlatego przekaźnik priorytetowy do pompy obiegowej ma jeszcze czasowy. Ten jest zostawiony na 5 minut. I zanim pompa właśnie zejdzie z tego defrostu, płynie sobie wentylatorem, posuszy inne rzeczy i zacznie tak naprawdę pracować i wchodzi na moc, to właśnie ten czas jest po to, żeby pompa obiegowa nie stanęła i żeby cały czas tutaj była wymiana i nie było jakichś problemów. O, kliku, kliku, także pompa ciepła, 62 W, tu jest trochę opóźnienie, tu jest 1,1 ampera, widzicie, jeszcze tam się pojawiło, bo ona włączy sprężarkę, wentylator, zaraz coś sobie przełączy, wyłączy. Tak było, o, 180 W było, już słyszę gaz w rurkach, przyjdzie. O, i włączyło z powrotem. Widzicie, włączyło z powrotem, czyli lecimy, 113 W. I jeszcze może włączyć, wyłączyć, tak to po prostu działa, nie? Tutaj jak widzi, powyżej 1 ampera przepływ. Razem z pompami obiegowymi, ze wszystkim, to po prostu załącza wtedy
dalej pompę obiegową, ale tutaj czasówka pilnuje. A czasówka też jest tak fajnie zrobiona, że każdy impuls, który dostanie, robi jej nowe naliczanie. Po prostu nowe 5 minut, że mu kliknie tylko raz, ona dalej te 5 minut leci. A tu czasów to można ustawić normalnie. Trybów czasów, cudów na kiju, także naprawdę bardzo dużo. No i pompa się budnie, o 800 watów. I tak dalej, dalej. No wiecie, bo to idzie przez chmurę, wraca, to jest opóźnienie oczywiście. I teraz o, jeszcze nie ma, bo jeszcze te temperatury są za niskie. O, dopiero gaz na grubej widzicie 30, powrót 27. To się dopiero wszystko zaczyna bujać. Ale bardzo fajnie zadziałało. I w międzyczasie, no tak jak mówiłem, o jeszcze jest, widzicie, 33,5. Także nie wystudziło mi układu i o to właśnie chodziło. Ład zrobił robotę. Niestety, tutaj kolega 10 kWh i poległ około pół godziny temu. Magazyn wycyckany. Jeszcze fajnie, 11%, bo on jest ustawiony do rozładowania na 90. Dzisiaj z niego 5,5 kWh wyciągnąłem. Użytkowe tu jest 8. Ustawiono na 90% 10 kWh, ale tu nie jest pełne 10 kWh. Jak producent mówi, to jest 9,5 użytkowe kWh plus praca falownika, pamiętajcie, falownik też pobiera 100 W na pracę, czyli 3 razy baterii. Czyli liczcie przy 90% 8 kWh, że ma zostanie niestety. No i tak później to wychodzi, że się taka duża różnica zaczyna robić, bo na to, na tamto, na siamto. Mały magazyn niestety ma tą troszeczkę ułomność, ale na spokojnie to można rozładować na rozbudować na 40 kWh, także elegancko i dobra, bujnęło się wszystko, bujnęło się, idzie 1500 W, także już powinna energia być. Ciepłomierzyk zobaczymy, cyk, o już idzie 4,77 kW leci. Oczywiście układ się musi ustabilizować, ale z tego co obserwuję, teraz grzeje na te 34-35 stopni. To tak jak się przyglądam, średnie COP nawet wczoraj tak gigajoule wszystkie policzyłem, to wychodziło mi 3,9. Na te temperatury co są, jeśli jest to tak jak teraz nawet była zalodzona pompa zupełnie, no i to tam prawie 0, 1600 W i COP było 3,2. Także bardzo fajnie przy zalodzonym już wymienniku, bardzo fajnie to wygląda. Od 5 w górę stopni już ponad 4 COP potrafi być, a od 10 stopni na zewnątrz w górę to już ponad 5. Także przy tych 35 stopniach, powiem wam, robię robotę elegancko. A średni wyszedł taki, no mniej więcej chyba 3,9, nie 4,9, 3,9, przez to, że on pompa ciepła teraz jak jest słonecznie, to ona tak teraz popracuje, jak wyjdzie słońce, w domu się zagrzeje, wszystko się wyłączy i bufor zaczyna być ładowany przez kolektory, bo kolektor ładuje ten zbiornik, a że pompa obiegowa tu jest na pełnym przepływie, ładuje wężownicę. I to co mi wężownice podniosą, jak ogólnie pompa ciepła nagrzeje ten zbiornik do 37, wtedy się wyłączy, to słoneczko potrafi go nawet do 40 podnieść i to robi robotę, że na wieszur, na przemieszanie praktycznie ta temperatura z kolektorów mi wystarcza i nie muszę nawet pompę ciepło uruchamiać, dopiero uruchamia się rano w tych gorszych warunkach, dlatego pompę ciepło no ma troszeczkę trudniej. Zobaczmy jak dzisiaj się uruchamiała, bo tutaj można sobie fajnie podpatrzeć, słuchajcie, tylko 24 godziny, o minuty, oj zobaczcie tutaj sobie, nie, jest ok. Jest 3 października, tu była która godzina, tutaj się, tutaj co tu mamy, bo nie wiem, bo już muszę, mam paluch za grubo, bo co, no kliknij tutaj w to, o w to, to mnie, zobaczcie jak jest parte, się nie chce, no kurde, no, klikam, a ono, 18, nie, wczoraj wieczorem, jednak tego słońca było za mało, jeszcze się wieczorem łączyła, a teraz leci od rana. No i leci tak, o, właśnie jak widzicie. Kurczę. Nie chcę mnie słuchać, nie cholera. Musimy jeszcze raz. O, jest. I widzicie, to jest pompa ciepła te, no. Fioletowe, o. I nawet z rana, jak jest, jak było z rana, widzicie, zimno.
Nie wiem, czy defrost zrobiła, bo kurde, muszę jakieś dodatkowe czujniki, ale z drugiej strony mnie to mało co obchodzi. To dalej, nawet jak idzie swoją mocą, to tankuje to nawet 4 kW do zbiornika 3,5, a ja na dom wyciągam. Zobaczcie, o, mam światełko tam. Widać. Jadam dom, o, teraz w tym momencie, no bo idzie prawie 34, wraca 29. Przepływ mamy, ja na dom wyciągam 2,8, 3 kW, ponad 3 kW. A idzie 4 kW albo więcej z pompy ciepła, no to ona, no mówię tak, pochodzi godzinę, podbije ten zbiornik o te 2 stopnie od startu, prawda, bo jak jest ustawiona na w tym momencie na 34, no to startuje z 33, dobije do 35, 37, zależy jakie tam się upierdzieli, ale tak jest teraz o 2 stopnie i dalej wyłączy się, zbiornik się trochę wystudzi przez te 20 minut i dalej się włączy, z godzinę pochodzi nawet przy takich niższych temperaturach, czyli moc pompy minimum 700 W, 760 W schodzi i tak daje sobie radę ze zbiornikiem 900 litrów i 100 litrów grzejnika, które odparowują, także 1000 litrów na taką pompę nie robi żadnego wrażenia przy 0 stopni, przy niższych temperaturach też nie będzie problemu, bo ona ma właśnie ten zład wody, który jej bardzo pomaga w tej pracy. Zład wody pompie pomaga, nie szkodzi, jak widzicie, każdy już sobie pod siebie musi to, i inwerterowe pompy nawet jak dla mnie pod taki zbiornik bez żadnego problemu to sobie lata. Dobra, poładowane magazyny, porozładowywane, słomko jakieś wychodzi, także za chwilę dalej się pokombinuje coś i nauk. Ja lecę z tematem dalej, to taki spontaniczny bardziej film, lecę z tematem dalej, także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się, cześć.